Bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. O, 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 o. O, 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 o. Jesteśmy w Sopocie, w klubie Atelier. Obok mnie siedzi Cezik, czyli Cezary Nowak. Witam. Dzień dobry. Jak wrażenia po kolejnym już koncercie w Trójmieście? Wspaniale. W Trójmieście to dużo powiedziane. Ja nigdy nie byłem nigdzie indziej niż w Sopocie. Nie wiem, dlaczego tak wypada, ale w Sopocie jakoś tak zawsze nam jest po drodze, a wreszcie miast trójmiejskich nie. Ale było bardzo miło. Niedawno pojawił się nowy numer, Nieprzytomny Świat, nagrany wspólnie z Melą Koteluk. Czy to była tylko taka jednorazowa współpraca, czy można liczyć na kolejne efekty? Jednorazowa współpraca była to raczej, jeśli chodzi o samą Melę Koteluk, ale nie była to jednorazowa akcja, jeśli chodzi o zaproszenie innego artysty do wspólnego jakby wykonania utworu. Natomiast nie mam jeszcze takiego wyklarowanego kolejnego artysty, który miałby się pojawić w tej serii, ale jak będzie, to na pewno po jakimś czasie też pojawi się materiał. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że muzyka gościła w twoim domu od zawsze, głównie za sprawą starszych braci. A kiedy zaczęła się twoja samodzielna przygoda z muzyką? Samodzielna właściwie się zaczęła dość wcześnie, bo ja zacząłem jakby tam sobie próbować w jakichś takich zespołach garażowo-podwórkowych, gdzieś tam się bawić muzyką i to już była taka moja własna inicjatywa. Natomiast tak na poważnie to zająłem się tym faktycznie, jak internet mi dał taką możliwość i mogłem wrzucać te teledyski do sieci, więc można powiedzieć, że tak 5 lat temu to na poważnie ruszyło. A czym oprócz muzyki zajmujesz się na co dzień? Czy jest coś takiego? I tutaj chciałabym nawiązać do twoich studiów, ponieważ skończyłeś na Politechnice Śląskiej automatykę i robotykę. Czy coś działasz może w tym kierunku? Nic nie działam, na szczęście dla automatyki i robotyki, ponieważ moja wiedza z tego zakresu jest... Nie ma jej, nie istnieje praktycznie. Szczególnie po tylu latach niepraktykowania tej wiedzy, ona znika. Więc myślę, że to byłby wielki dramat, gdybym się podjął jakiejś pracy w tej dziedzinie, ponieważ bym mógł szkód dużo narobić. Ale nie planuję w przyszłości do tego wracać absolutnie, bo te studia jakby nie były spełnieniem moich marzeń, a skończyłem je tak dlatego, bo zacząłem, więc staram się, jak coś zacznę, staram się to skończyć. Ale automatyką zupełnie się nie param. Natomiast tak się złożyło, że aktualnie praca jest też moją pasją, więc można powiedzieć, że to, co bym robił po godzinach normalnie swojej pracy, robię jako pracę, więc niespecjalnie jakby mam potrzebę robienia jeszcze czegoś po pracy, ale jak już nie zajmuję się tą muzyką, to staram się jakiś sport uprawiać dla równowagi, żeby tak nie mózg mi się nie zastał w jednym miejscu. To jaki sport uprawiasz? W squasha bardzo lubię ostatnio grać oraz ja w ogóle muszę uprawiać taki sport, gdzie jest współzawodnictwo. Zawsze mi się wydawało, że na rowerze powinienem jeździć. W sensie, wydawało mi się, że lubię jeździć na rowerze, ale pewnego dnia tak jechałem na rowerze, zatrzymałem się i stwierdziłem, że to jest bez sensu, przecież ja się nie mogę wygrać z nikim jadąc na tym rowerze. Więc odstawiłem ten rower i zacząłem uprawiać takie sporty bardziej, gdzie jest jakaś forma rywalizacji i można wygrać, czyli piłka nożna, squash, siatkówka czasem. Takie rzeczy mnie interesują. Wróćmy w takim razie do muzyki. Dzięki klejnotom nadajesz znanym już kawałkom zupełnie nowe brzmienie. Niektórzy nawet twierdzą, że to, czy się zajmiesz danym kawałkiem, czy zechcesz go przerobić, znaczy, czy, że dany kawałek jest na topie. Zgadzasz się z tym? Jeśli chodzi o klejnoty? Tak. Znaczy ja w klejnotach nie przerabiam tak naprawdę kawałków, tylko robię muzykę z wypowiedzi jakichś tam osób znanych lub mniej znanych. Natomiast w ostatniej klejnucie akurat faktycznie było tak, że przerobiłem pewien kawałek, który już istnieje. Tylko to też była forma specyficzna, bo to bardziej ten kawałek zasłynął tym, że jego wykonanie w Dzień Dobry TVN było przekomiczne. Tak więc nie wiem jak to się ma, czy ja, te osoby, które biorę na tapetę, one są, nie wiem, jakoś tam znane bardziej, czy mniej znane. Ja bardziej, biorę na tapetę to, co akurat mnie zainspiruje osobiście i poczuję, że to jest coś, w czym ja się odnajdę i czego przeróbka będzie miała jakikolwiek sens. A czym się kierujesz przy wyborze piosenki do covera? Czym się kieruję? To jest bardzo różnie, bo są piosenki, które wybieram w taki sposób bardzo spontaniczny, jak na przykład Ona tańczy dla mnie. To tak naprawdę była decyzja spontaniczna, ponieważ ja zobaczyłem ten utwór już, jak on był bardzo popularny. I to mnie tak tchnęło tak błyskawicznie, że
fajnie by było ten utwór w jakikolwiek sposób przerobić, ale większość coverów powstała dlatego, bo miałem jakiś sentyment do danego utworu, tak jak na przykład do Siku, Heja, czy do utworów Republiki, więc nie ma takiej reguły, jeśli chodzi o wybór takich utworów, no ale staram się na pewno, żeby ta przeróbka była zupełnie inna od tego, co znamy w oryginale. Nie jesteś już osobą znaną jedynie z internetu. Jak to jest teraz z twoją rozpoznawalnością? Czy jakieś zabawne sytuacje już się może zdarzały? Tak, jest bardzo dobrze, ponieważ ludzie mnie nie rozpoznają zazwyczaj. Mam takie szczęście, że mam taką twarz podobną, która w ogóle jest taka mało, nie da się zapamiętać, w ogóle jest taka niepodobna do nikogo. Z twarzy podobna do nikogo, tak się mówi. I to jest zbawienne, ponieważ są takie sytuacje właśnie komiczne z tym związane, że ludzie... Na przykład był taki pan, który organizował koncert i ja poszedłem bez Boruwo, moim menadżerem, poszliśmy tam na ten koncert, żeby coś tam salę sprawdzić, czy się zgadza. No i Boruwa się przedstawił, ja stanąłem obok i tak jakoś z automatu myślałem, że on, nie wiem, popatrzy na mnie, jakiś taki uśmiech będzie, że w sensie, no, że kojarzy. Ale on w ogóle spojrzał na mnie i w ogóle zero reakcji. W sensie widzę, że nie kojarzy zupełnie. A to jest osoba, która chciała ten koncert zorganizować, więc było to dziwne. Więc uznaliśmy, że pójdziemy jakby w ten temat, no i ja zacząłem udawać technika samego siebie. Mówiłem, że jestem technikiem Cezika, ja to będę salę mierzył teraz. No i zacząłem tip-topami mierzyć tą salę. I na końcu powiedziałem, że Cezik tu nie zagra. I odwołaliśmy koncert. Tak więc można w związku z tym robić różne, można ludzi wkręcać. Na twojej stronie internetowej jest dokładnie opisane, w jakich miejscach grasz, a w jakich nie. Ja chciałabym to tak troszkę uszczegółowić. Czy są jakieś miejsca, w których na pewno nigdy nie zagrasz i czy jest może coś, czego nigdy nie zaśpiewasz? Czy jest coś, czego nigdy nie zaśpiewam? Pewnie nie ma takiej rzeczy, dopóki nie usłyszę czegoś, z czego bym zrezygnował. Natomiast ja nie gram, przynajmniej w formie takiej, jak to teraz wygląda, na pewno nie zagram pleneru nigdy, bo to nie ma zupełnie sensu grać w plenerze tego aktu, który jest w pomieszczeniach zamkniętych. No i jakby nie przypadam, grałem kiedyś na weselach na przykład. Zagrałem 3 razy na weselach, jak miałem 18 lat. I to było dobre, ponieważ wiem, że nie chcę nigdy więcej tego robić, ponieważ to jest wyniszczające mocno, przynajmniej dla mnie było. Aczkolwiek ja jestem materialistą w dużej mierze. Jak ktoś mi powiedział, że na przykład da mi 1 000 000 złotych za występ na weselu, to bym się pewnie skusił. Tak więc nie ma chyba takich rzeczy, których bym nie zagrał, ponieważ zawsze jest ta granica finansowa, no, którą można jakby zaakceptować. Także kurczę, jestem materialistą niestety. Znaczy niestety, może istety, nie wiem. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale chyba bym się na pewne rzeczy mógł skusić pod pewnymi względami. Czyli wesela odpadają, żadne pieniądze tutaj. To 1 000 000 złotych to jest taka zaporowa cena, no, tak? No tak, za 1 000 000 to bym zagrał. Aczkolwiek to tak się mówi, że za 1 000 000 zagrał. Jak mi ktoś powiedział, to za 900. No to bym się też zastanowił chwileczkę, czy za 900 to może jednak też. Masz ogromny dystans do siebie i do tego, co robisz. Świadczy o tym przede wszystkim ten klip, w którym wykorzystałeś komentarze, a raczej hejty internautów. Budujesz na hejterach swoją popularność? No, tak wyszło, że zbudowałem trochę swoją popularność na hejterach, ale... Ja nie przywiązuję tego takiej wagi, jak niektórzy, że tam właśnie jakoś tworzą jakieś filozofie na temat hejteru, że to są jakieś osoby, które coś tam i tak by opisują, próbują się jakby wpasować ich rolę i się domyślają, kto to może być i tak dalej, co w ogóle nie ma sensu dla mnie, bo to jest właśnie tak zupełnie poboczna rzecz, że o wiele prościej jest zrobić z tego na przykład utwór i się z tym tak jakby zainspirować w pozytywnym sensie, a nie tam płakać, że to takie straszne i w ogóle, więc... W tym wypadku chyba tak, sobie trochę popłynąłem promocyjnie na tych negatywnych komentarzach. Dzisiaj jadąc do Sopotu wrzuciłeś na swoją stronę utwór Bujaj się after party. Czy można przypuszczać, że może sklejnucisz coś z tego? Nie. Ja ten utwór teraz słyszę, bo Boruwa się wkręcił w ten utwór. Oczywiście dla jaj go nam śpiewać nas denerwuje, ale nie, ja ten utwór już przesłuchałem w całości, o dziwo, i nie widzę w nim takiego potencjału na przeróbkę. Nie aż taki, jak widzi twój menadżer. On myślę, że on już go przerabia w głowie na tyle sposobów, że to mógłby zrobić 30 klipów, ale myślę, że się nie podejmie. Nie lubię go, żałosne, nic z tym ciekawego, nic gniący, nie lubię go. Serdecznie pozdrawiam widzów w portalu my3miasto.pl. Cezik.